100 twoim zdaniem? A także w imieniu Fundacji Niezrzeszonego imienia Pawła Skarga, która jest współorganizatorem tego cyklu, witam Państwa serdecznie. I dziś będziemy mieli wykład pana profesora Michała Łatkowskiego, który się nazywa też prowokacyjnie Kultura czy konflikt. Oddaję głos panu profesorowi Łodzińskiemu, który poprowadzi to spotkanie. Michał Markowski należy z pewnością do tych
jest w nie zaangażowana. A oprócz lekcji pisania i lekcji czytania, jakie daje nam społeczne.
civis, czyli obywatel. Właściwie cywilizacja to dosłownie tłumaczenie obywatelstwo, czyli społeczeństwo obywatelskie, raczej obywatelstwo. Obywatelski umysł skażony według Mana demokracją parlamentarną to, jak mówi, zaprzysiężony wróg instynktu i namiętności, którymi to cechami charakteryzuje się kultura niemiecka, z natury rzeczy owładnięta geniuszem, geniuszem, którego oczywistym wrogiem jest umysł. Z tego powodu wojna, która właśnie zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, to wojna kultury przeciwko cywilizacji, czyli ducha przeciwko rozumowi. W tej perspektywie Niemcy wcielenie kultury są obrońcami demonicznego ducha przeciwko zapędom oświeconego rozumu, ale co najważniejsze, przede wszystkim są ostoją wziętego w karby stylu i formy przeciwko wielokształtnej rozrazłości. Francusko-angielski oczywiście. Mistyczno-wojenna postawa Tomasza Manna wzbudziła natychmiastowy sprzeciw jego brata, Henryka, profrancuskiego liberała i demokraty, który w eseju o Zoli i aferze Dreyfusa jednoznacznie, właśnie wprost, występował przeciwko fałszywym intelektualistom, którzy niesprawiedliwość obracają w sprawiedliwość. Tomasz szybko zrozumiał, że to jego na myśli miał młodszy brat. Poczuł się oczywiście dotknięty i natychmiast zaczął szkicować samo usprawiedliwienie. Tak powstała 600-stronicowa obrona kultury przed zgubnymi zapędami cywilizacji, zatytułowana Trachten mit einem Sinn politischen, czyli Rozważania człowieka niepolitycznego, wydana w 1913 roku. Trudno sobie dziś wyobrazić bardziej konserwatywną książkę. Mann uważa, że demokracja, czy szerzej polityka, są nie tylko obce niemieckiemu charakterowi, ale też dla nich trujące. Cytuję. Muszę się przyznać, pisze Mann w prologu, że jestem głęboko przekonany, iż naród niemiecki nigdy nie pokocha demokracji parlamentarnej. Po prostu dlatego, że nie kocha on samej polityki i że tak bardzo potępiany państwa autorytarne jest i pozostanie jedynym, który jest właściwy dla ludu niemieckiego i którego pragnie. Teza, iż polityka, a zwłaszcza polityka parlamentarna, jest obca niemieckiej duszy, ściśle wynika z przyjętych założeń umieszczających politykę po stronie cywilizacji społeczeństwa. Tradycja niemiecka to kultura, dusza, wolność, sztuka, nie zaś cywilizacja, prawo do głosowania i literatura. Niemiec, mówi Mann, nigdy nie będzie miał na myśli społeczeństwa, gdy będzie mówił o życiu. Nigdy nie wyniesie problemów społecznych ponad moralne, ponad doświadczenie wewnętrzne. Jak widać, kultura dla Manna jest narodowa i zasadne byłoby określenie jego postawy jako kulturowego nacjonalizmu, przesiąkniętego paranoją. Skoro przekonywał czytelników swojej książki, że wojna światowa, wojna cywilizacji przeciwko Niemcom, została wywołana przez międzynarodówkę iluminatów, czyli po prostu masowo. Ciekawe i kluczowe jest jednak to, że ten narodowy kulturalizm pozostaje według Manna całkowicie apolityczny, czy może raczej niepolityczny, jak należy słowo politisch rozumieć. Polityka bowiem to zagadnienie społeczne, obce demonicznemu duchowi zasłuchanemu niemieckiej muzyce i przeżywającego własne dylematy moralne w odcięciu od jakichkolwiek spraw wspólnych. Mann łączy ze sobą, oczywiście dystansując się od nich, politykę i literaturę jako przejaw rozumu. Politykę i literaturę jako przejaw rozumu, któremu obca jest prawdziwa kultura, oznaczająca nie mniej, nie więcej niż subiektywną kulturę duchową. To warto pamiętać, będę do tego wracał. Ta subiektywna kultura duchowa to jest coś niesłychanie ważnego, natomiast polityka, literatura, rozum, prawo do głosowania to są rzeczy godne pogardy, jest trwałą cechą niemieckiej kultury nowoczesnej, opartej na przeciwstawieniu duchowego życia wewnętrznego i życia w zbędnych społecznych pozorach. Słynna książka Oswalda Spenglera, The Gute Gangs Allenans, czyli Zmierz Zachodu, która miała stanowić, jak pisze autor, wstępnie skromny choćby pendant do militarnych sukcesów Niemiec. To jest z pierwszego wydania 17
Diagnozujemy co innego, jak powolne, acz nieuniknione zwycięstwo cywilizacji nad kulturą. Nie chciano zwycięstwa. Zwycięstwo, które oznaczać musi nieuchronną śmierć kultury. Czysta cywilizacja, pisze Spengler, jako proces historyczny polega na stopniowym eksploatowaniu nieorganicznych, obumarłych już form. Koniec. Kultura to żywy, organiczne tworzenie form związanych głęboko z subiektywnym życiem wewnętrznym. Cywilizacja z kolei to jedynie materialny warunek tego życia, a więc coś, co powinno zostać przekroczone i uzniesione, by nabrać charakter duchowego. Jak pisał w 1927 roku jeden z ważniejszych socjologów amerykańskich Charles Ellwood, kultura to proces, dzięki któremu duchowy element w człowieku stopniowo przekształca nie tylko środowisko materialne, lecz samego człowieka. Nie trudno w takim kontekście zrozumieć, dlaczego mam, i nie tylko mam, lecz całe pokolenie wykształconych Niemców traktowało Wielką Wojnę jako szansę na pokonanie agresywnej cywilizacji, symbolizowanej przez materialnie nastawione społeczeństwa zachodnie. Wojna podtrzymuje i jest podtrzymywane przez
podmiot z jakim miejsce centralne, które niejako wsysa całe dookolne hałaśliwe i pobudzone życie, odmawiając mu autonomii, a więc de facto racji istnienia. Nie ma bardziej ze sobą sprzecznych bytów i zjawisk, jak z jednej strony suwerenny podmiot, z drugiej zaś polityka, demokracja i prawa. Oczywiście, kiedy przeciwstawiam suwerenny podmiot polityce, demokracji, literaturze, kiedy nowożytność i nowoczesność się sobie przeciwstawia, bo to nie ja to robię, tylko rekonstruuję pewien sposób myślenia, to polityka i literatura w oczywisty sposób nabierają cech egzystencjalny. Najmocniejsza sugestia, że tak właśnie jest, została sformułowana przez Thomasa Hobbesa w Lewiatanie. Hobbes argumentuje następująco. Państwo, czyli nowoczesny Lewiatan, jest dla ludzi niezbędne, ponieważ jako człowiek sztuczny musi człowieka naturalnego chronić przed jego wrogami. Suweren powinien być obdarzony władzą absolutną o tyle, o ile jego pozycja znajduje się poza naturą, porównywalna do duszy panującej nad empirycznym ciałem. Relacja między państwem i ludem jest taka sama jak między duszą i ciałem. Pierwsza jest oderwana od koniecznego naturalnego porządku, czy też raczej nieporządku życia, w którym drugi istnieje bez reszty. Co więcej, jak sugeruje Hobbes, suweren nadaje życie. Give life. To oznacza, że jako takie ciało naturalne jest życia pozbawione i domaga się od suwerena ożywienia od wewnątrz, niejako z ukrytego miejsca, które jego samym jest trwale niestety. Tak jak dusza rządzi ciało, tak sztuczna dusza, czyli państwo rządzi ludzi. To bardzo ciekawa dokonania władzy, która choć rządzi przyrodzonym tokiem rzeczy, wcale do niego nie należy. O czym trafnie pisał George Agamben na swój czas. Jako coś odrębnego porządku naturalnego, suwerenny podmiot i jego władza muszą wycofać się z empirycznej przestrzeni, którą zamieszkują jego poddani. Gdyby jednak wycofał się z niej całkowicie, gdyby utracił kontakt ze swoimi poddanymi, znikając w swojej, jakby później powiedziano, transcendentalnej kryjówce, nie byłby w stanie swojej władzy sprawować. Co z tej paradoksalnej sytuacji wynika, to ograniczony charakter władzy, oparty na zasadzie oddzielenia czy separacji. Suweren oddziela się, separuje od empirycznej przestrzeni egzystencji, ale jednocześnie przylega do niej, aby ją ochronić. Ochrona oznacza separację do drugiej potęgi. Suweren chroni ludzi przed ich wrogami, lecz jednocześnie chroni się przed tymi, których chroni. Oddzielenie i ochrona, separacja i protekcja idą ręka w rękę i stanowią dwie uzupełniające się techniki topologiczne nowożytnego politycznego podmiotu, którego najdoskonalszą formą, a jednocześnie negacją jest władza suwerenna. Suwerenność jest więc w swej istocie kategorią przestrzenną, ponieważ w związku z jej pojawieniem się cała przestrzeń publiczna uporządkowana zostaje według zasady separacji. Jeśli suweren musi odseparować się od ludzi, żeby ich ochronić, oznacza to, że znika z przestrzeni i tworzy nadrzędny porządek, super miejsce, do którego świat empiryczny nie ma żadnego dostępu, choć trwa po jego panowaniu. Można powiedzieć, że skoro ciała naturalne, empiryczne, a więc polityczne, gdyż polityka to pewna praktyka życiowa związana z odmiennymi interesami jednostek, więc skoro ciała naturalne czy empiryczne są same w sobie pozbawione życia, dopóki zostaną natchnione życiem przez suwerena, czyli przez super duszę, tym jedyne, co naprawdę istnieje, jest suweren. To zaś, co pozostaje poza dotykiem suwerena, nie ma prawa istnieć w samym siebie. Jest to najdoskonalsza, jak uznamy, negacja polityki za pomocą politycznych środków. W obliczu suwerennej władzy, która zajmuje się ochroną obywateli, interesy poszczególnych jednostek, czyli ich polityczna kondycja, nie mają żadnego znaczenia, a nawet powinny być zdecydowanie. Jest to tak,
W przypadku zarażenia sztucznej duszy przez ciało naturalne władza ochrony, która jest także ochroną władzy, zostałaby skandalicznie naruszona. Z tego punktu widzenia zasadne byłoby twierdzenie, że najlepszym sposobem na ochronę ludzi jest unieważnienie ich istnienia, mówiąc tylko ich zabicie. Zniszczenie ciała jest najlepszym sposobem na jego ochronę, co doskonale widać w patologicznym reżimie wegetarycznym. Istnienie ludzi kierujących się odmiennymi interesami w obliczu suwerena przypomina istnienie królowego ciała, tak zwanego odmiennymi potrzebami, które do jego własnego dobra należy podporządkować ostrej dyscyplinie. Z drugiej strony, jak to dobrze wiadomo, doskonały suweren nie ukazuje się w przestrzeni publicznej, lecz powiększa, jak tylko może, przestrzeń mediacji. Wie, że im dłuższy jest państw jego przedstawicieli, tym silniejsza, niepowątpiewalna i bardziej niepowątpiewalna jest jego władza. Gdyż jego władza istnieje najmocniej, gdy nie objawia się w przestrzeni empirycznej, lecz zajmuje miejsce warunkujące wszelką opinię. Suweren doskonale musi okrywać się tajnością i gardzić przejrzystością. Suwerenność i transparentność wyłączają się wzajemnie, co wie dobrze każdy czytelnik zamku prawki, który tu utwór nie przypadkiem czyta się na świecie jako metaforę państwa totalitarnego. Metafora ta jest trafna bardzo. Kafka wyjątkowo inteligentnie pokazuje mechanizm działania władzy suwerennej, która nie ukazuje się nigdy w przestrzeni publicznej, lecz ją całkowicie ogarnia, pozbawiając w gruncie rzeczy różnorodności. To, że istnieje całkiem mocna teologiczna wykładnia zamku, świadczy tylko o tym, że mechanizm nieskończonej dominacji, na którym opiera się absolutny suweren, określa zarówno kulturę polityczną, jak i religijną na tych samych warunkach. Suweren, jak właśnie słynna definicja Karola Schmidta, to ktoś, kto decyduje o stanie wyjątkowym. Paradoksalna topologia suwerenności opiera się na logice przynależenia bez przynależności albo wyłącznego włączenia. Jak powiada Schmidt w teologii politycznej, suweren, cytuję, stoi ponad normalnie obowiązującym porządkiem prawnym, a jednocześnie nie jest nim związany, ponieważ do niego należy decyzja, czy konstytucję można in toto zawieść, czyli całkiem. Paradoks ten pozwala suwerenowi, to musimy pamiętać, że suwerenus oznacza ponad którym nie ma nic, być jako ostatecznemu prawodawcy poza prawem, co oznacza, że ma absolutne prawo decydowania o ludzkim życiu, którego nieczysty empiryczny charakter musi być ocalony przez suwerena za każdą cenę, gdyż nie wie, co czyni. Co w ostatecznej konsekwencji sprowadza się do tego, że ceną to jest samo życie. Co oczywiście przypomina sytuację znaną doskonale z badań kryminologicznych, seryjnego mordercy, który jest przekonany, że musi mordować swoje ofiary, gdyż w ten sposób tylko będzie mógł je ochronić przed cierpieniem zadanym przez samo życie. Nie jest więc niespodzianką, że u kresu swojej władzy, kresu, który nie byłby możliwy bez dokładnie takiego samego początku, suweren musi odnieść się tylko do samego siebie, albowiem jego otoczeniu, przestrzeni publicznej nie ma już nic poza nim samym. Jeśli powrócić do Hobbesa, suweren to sztuczna dusza, której władza polega na ożywieniu tego, co z istoty swojej nie żywe, suweren może także nie ożywiać tego, co martwi, i pozostawić na pastwę śmierci. Nie jest wcale przypadkiem, że tym, co wraca ciągle w języku suwerennej władzy, jest teologiczny koncept zbawienia, bądź wybawienia, którego skuteczność jest mierzona wystarczającym odstępem czystej duszy od brudnego ciała, od którego złej przygodności odpowiednio kierowana dusza może przynieść wybawienie. Jakąkolwiek przypadłość ciała można uleczyć przez jego zawieszenie, wzięcie w nawias, neutralizację, czyli unieważnienie lub unicestwienie. Suwerenność, powiadają dyktator Deleuze i Guattari, działa tylko w przypadku tego, co może być uwewnętrznione. Ten przemożny, niepowstrzymywalny gest uwewnętrznienia lub połknięcia, przypominam słynną karykaturę Hitlera, starającego się połknąć ziemski glob, sprawia, że jakikolwiek opór przed interioryzacją po stronie przygodnego życia jest daleki. Jeśli stan wyjątkowy określa istotę władzy suwerennej, to tym, co stan wyjątkowy eliminuje, nie jest wolność, lecz wyjątkowość ludzkiej egzystencji. Jest tak, gdyż to suweren realizuje ideę absolutnej wolności, pozbawiając tym samym jednostki konsekwencji. Długość to od odwrotnej strony. Władza suwerenna jest skuteczna tylko do
Oczywiście nie przypadkowo, w tej logice nie ma żadnego przypadku. Myślenie tego rodzaju jest zdeterminowane teologicznie. Odłączając porządek zewnętrzny od samego źródła prawa, suweren przyjmuje władzę absolutną. Będąc źródłem prawa, unika go w sposób absolutny i to właśnie ten unik sprawia, że jego pozycja, miejsce, jakie zajmuje, nie daje się jasno określić. Jest nie tylko poza prawem, ale też z istoty swej poza światem, do którego to prawo się stosuje. Model tej sytuacji jest dość oczywisty. Najdoskonalszy suweren to oczywiście Bóg, który ustanawia prawo i władzę, który, by pozostać tego prawa źródłem i zasadą, nie może w nim brać udziału, nie może się do nich stosować. Źródło prawa jest więc wyjątkiem od prawa. Tym samym jednak bez tego właśnie wyjątku nie byłoby prawa. Jeśli to zawieszenie światowości w momencie instytucjonalizacji źródła prawnego porządku jest nieuchronne, kusząca jest sugestia, iż jeśli to zawieszenie zewnętrznego porządku można uzasadnić tylko przez władzę bądź przemoc, to nie może istnieć Bóg, którego władza nie była ostatecznie wymierzona przeciwko miejscu realnie istniejącemu, dla którego ta Boga może być tylko ograniczeniem. W konsekwencji moglibyśmy powiedzieć, że Boga można pomyśleć tylko jako nie miejsce, albo jako unieważnienie jakiegokolwiek empirycznego miejsca, w którym można by go znaleźć, czyli jako brak miejsca jako takiego. By być Bogiem, a więc początkiem i źródłem świata, Bóg musi wyczerpać empiryczne możliwości swojego miejsca, przemieniając je w nic. Oto jak to paradoksalna natura każdego źródła. Daje żyć czemuś innemu niż ono samo, ale od samego początku nie może do tego czegoś należeć, nim być. Źródło daje początek strumieniowi, ale ani nim nie jest, ani do niego nie należy. O ile rzecz jasna, świat nie jest formowany jako samo rodzący się mechanizm, której to tezy przyjęcie doprowadziło wielu myślicieli do skoków mistycznych panteizm, gwałtownie prześladowany przez chrześcijańską ortodoksję. Argument ten rzecz jasna jest bardzo dobrze znany w teologii negatywnej. Rzadziej jednak się do niego odwołują politycy, choć jak pokażę później, współczesne praktyki polityczno-prawne są głęboko w tym stylu myślenia zakorzenione, co jest, jak uważam, pochodną romantycznego konserwatyzmu, którego Mann i Schmidt, Spengler i Hofmannsthal byli typowymi przedstawicielami. Jeśli, przynajmniej po Schmidcie, powszechnie uznaje się, że polityka w świecie współczesnym jest sekularyzowaną wersją teologii, mniej ma się świadomość, że dyskurs władzy suwerennej jest ściśle związany ze śmiercią, że jest to na wskroś dyskurs tematologiczny. Dlaczego? Otóż dlatego, że jeśli suweren jest źródłem prawa, które próbuje w zawieszeniu prawa, to zawieszając prawo, suweren zawiesza także prawo jednostkowego życia do życia. Suweren naśladuje Boga, który jako jedyny dawca życia, jako jego jedyne źródło, jest jednocześnie jedynym, który może je odebrać. Z tego powodu samobójstwo nie może być uznane przez powrót radykalnie religijny, gdyż jest to zamach na absolutną suwerenność Boga. Logika ta urzeka swoją prostotą i tym dziwnego, że uwodzi ona wielu myślicieli i praktyków życia społecznego napędzanych potrzebą naśladowania absolutu i odrzekania się od kłopotliwej ludzkiej, a więc cielesnej egzystencji. Poza tym nieodpadnym pragnieniem kryje się chorobliwe przekonanie, że nie tylko można wybawić innych od ich kłopotliwej niedoskonałości przez zawieszenie partii jednostkowej egzystencji, to marzenie wszystkich zwolenników ostatecznych rozwiązań i wypraw krzyżowych po obozie koncentracyjnym, ale także może przede wszystkim, że samemu można osiągnąć wybawienie od chaotycznego porządku, szukając onego nie miejsca, z którego widok jest tak przenikliwy i niezakłócony, że nic nie może mu się wymknąć. Moja teza jest taka, że obydwa te stanowiska napędzane są popędem śmierci, albowiem zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku. Gdy chce się unicestwić pojedyncze życie dla jego nieuświadomionego dobra i gdy chce się to życie pozbawić wolności pod pozorem ochrony, elementarnym warunkiem powodzenia osłabienia suwerennego podmiotu jest anihilacja empirycznego ludu. Jeśli tak nie zapiszę tak, to między suwerennym i samym
jest zbudowanie solidnego gmachu wiedzy naukowej, wolnej od jakiegokolwiek wątpienia. By to zrobić, katedrum jest pewny, że musi w przódym, cytuję, oswobodzić swój umysł z wszelkich trosk. Czasownik eksonu, którego używam w tym zdaniu, dosłownie oznacza rozluźnić, rozwiązać, rozsunąć, oswobodzić, odrzucić i odłożyć. Exsolvere oznacza rozwiązanie wszystkich więzi, ale oznacza też, czemu zaświadcza odpowiedni pasus w Eneidzie, by mi dusza umrzeć. Jako że umrzeć w kulturze antycznej, to oswobodzić się z więzów ciała. Oczywisty obraz zwodni kartezjańskim argumentem. By narzucić ciału całemu poznawczemu bałaganowi, jak ono wywołuje, tworząc zmysłowe zbudzenia, władza mojego umysłu, muszę rozluźnić moje więzy, co oznacza, że jedna forma życia, jaką mogę zastosować w budowaniu gmachu wiedzy pewnej, musi jako taka być życia pozbawiona. Albowiem żyć to rozwija się w czasie i przestrzeni, a w obu tych wymiarów ego cogito jest ujęte. Ciało, podobnie jak przestrzeń, są dla Kartezjusza jedynie fikcjami umysłu. Nic więc dziwnego, że początek filozofowania zbiega się z odfikcjonalizowaniem, a więc i odcieleśnieniem mocy. Kartezjusz nie może zanegować faktu, że posiada to ciało, ale by nie być z nim zanadto związanym, czyni je natychmiast przedmiotem przedstawienia umysłu. Choć status przedmiotu przedstawienia może być wątpliwy, samo przedstawianie, podstawowa funkcja umysłu, nie może być zakwestionowana. To podstawa studnego cogito ergo sum. Jeśli nawet różne przedstawienia cogitationes mogą być mylące i fałszywe, żaden fałsz nie może zagrozić źródłu samego przedstawienia. Możemy zawiesić istnienie całego świata, ale nie możemy zawiesić istnienia prawodawcy tego świata, który musi istnieć, jeśli tworzy przedstawienie. Ex solvere oznacza tu ab solvere. Kto odwiązuje siebie, a tym samym uwalnia od złudzeń rzeczywistości zbudzonej przez niepewne ciało, czyni się absolutnym, najściślejszym znaczeniem tego słowa. Staje się suwerenem. Tak więc nic nie ma prawa istnieć w sposób pewny i nieodwołalny poza suwerennym podmiotem. Mogę wątpić we wszystko poza podmiotem wątpienia, czyli mną samym. Topologia podmiotu jest oczywista. Istnieje kontinuum rzeczy rozciągłych zawartych w ludzkim życiu, a więc skazany na produkowanie iluzji. Z drugiej zaś strony mamy nie miejsce zajęte przez rzecz myślącą, które istnienie jest uzasadnione przez wycofanie ze świata, w którym takiego uzasadnienia znaleźć nie sposób. Myślenie jest jedynym sprawdzianem istnienia wolnym od przygodności. Podobnie jak narzucanie stanu wyjątkowego jest jedynym sprawdzianem istnienia suwerennego. W obydwu wypadkach wyjęcie w nakaz przypadkowości świata jest niezbędnym warunkiem ustanowienia podmiotu. Jednakże w obydwu wypadkach anihilacja czy unicestwienie świata powoduje, że podmiot zamyka się w sobie, zawieszony w pustej i rozciągłej przestrzeni i miejsca, które jest tylko geometryczną, a więc elegancką definicją śmierci przeciwstawionej znienawidzonemu życiu. Twierdzę, że nowoczesna subiektywność jest od samego początku przeżarta głębokim nihilizmem. Nie z powodu, jak też potocznie i nieźle przyjmuje rozpasanej do wolności, subiektywności, nie poddanej żadnej dyscyplinie, ale wręcz przeciwnie. To absolutna suwerenność podmiotu jest nihilistyczna. Nie zaś kontyngentna egzystencja, do której tu uniewrażniania, została ona nagle powołana. Zanim postaram się za chwilę to lepiej unaocznić za pomocą bardzo współczesnego przykładu, kilka słów podsumowania dotychczasowych rozważań. Zacząłem od tradycyjnego przeciwstawienia kultury i cywilizacji, które zbudowane jest i waloryzowane przez analogię do opozycji ducha i ciała albo ducha i matki. Kultura jest duszą, której zadaniem jest wyniesienie ludzkiej egzystencji ponad przygodną plątaninę materialnych uwikłań człowieka. Wyniesienie to, czy raczej uwznieślenie, jest efektem konfliktu, w efekcie którego dochodzi do, jak to nazywał Tomasz Mann, transfiguracji. To, co wobec ducha zewnętrzne, zostaje pozbawione materialnego ciążenia i wchodzi w obręb duchowego bogostwa człowieka. Takie rozumienie kultury niemożliwe jest oczywiście bez wpływu dwóch czynników. Antycznego modelu kontemplacji oraz paulińskiego modelu uświęcenia grzesznego ciała, który doprowadziły do stworzenia modelu ja jako twierdzy wewnętrznej.
świata zawłaszczenia. Zarówno konwent kartezjański, jak i hopsowski definiują się przez osobliwą topologię władzy. Podmiot usuwa się pozornie ze świata, żeby go sobie lepiej przedstawić, ale ten zwrot, ta konwersja jest w gruncie rzeczy aktem przemocy, którego logika sugeruje, że im bardziej suwerenny jest podmiot, tym mniej suwerenny jest świat, do którego podmiot się odnosi. W ostateczności logika ta musi doprowadzić do tego, że podmiot w intencji totalnego panowania nad światem, bez którego nie mógłby zachować absolutnej suwerenności, do której przecież dąży, nie tylko unieważnia zasady, na której opiera się jednostkowe życie, ale też to największy paradoks chyba znosi sam siebie, czyli popełnia metafizyczne samobójstwo przez implozję. Przykład, który chcę na koniec krótko zanalizować, jest bardzo świeży, bardzo słaby, czy raczej nieskończony. Dotyczy on ogromnego, największego w historii wycieku takich informacji ze strzeżonych serwerów amerykańskiej National Security Agency, NSA, największej agencji obronnej. Operację tę przeprowadził Edward Snowden, zatrudniony przez NSA na NATO. Snowden, jak to się oblicza, ujawnił około niemal około 2 miliony tajnych dokumentów, z których niezbicie wynika, że przez wiele lat rząd amerykański ogłusza do Obamy, a także rząd brytyjski poprzez Government Communication Headquarters, prowadziły masową inwigilację swoich obywateli, zbierając tzw. metadata wszystkich, czyli metadane wszystkich połączeń telefonicznych i elektronicznych wykonywanych przez obywateli. Zbieranie metadanych nie polega na kontrolowaniu zawartości komunikacji, co byłoby technicznie niemożliwe, bo zbyt skomplikowane, lecz jej monitorowanie, tam kto, kiedy, do kogo, czyli tworzenie i analizowanie sieci połączeń. W przypadku amerykańskim kolekcjonowanie metadanych dotyczy jednak tylko US person, czyli legalnych rezydentów i obywateli amerykańskich. Kontakty US people z osobami obcymi podlegają już analizie zawartości. W 2012 roku NSA zebrała w ten sposób 20 miliardów transakcji między obywatelami Stanów Zjednoczonych. Przeciw dokonany przez Snowden na świetle prawa amerykańskiego jest narzędzie tak zwany Espionage Act, który od 1917 roku zobowiązuje zaprzysiężonych pracowników rządowych do nieujawnienia tajnych top secret informacji. I na ten akt powołują się wszyscy przeciwnicy tego, co zrobił Snowden. Rzecz jednak w tym, że prowadzenie inwigilacji obywateli bez nakazu sądowego jest naruszeniem czwartej poprawki do amerykańskiej konstytucji. Czwarta poprawka, której celem była ochrona prywatności obywatela przed zakusami państwa, głosi, że the right of the people to the security persons, houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated and no warrants shall issue but upon probable cause. Co oznacza, że bez nakazu sądowego wydanego w oparciu o zasadne podejrzenie, nie wolno ani zatrzymywać, ani przeszukiwać imienia obywateli, co oczywiście dotyczy także ich korespondencji i komunikacji. Czwarta poprawka to święty dokument Amerykanów troszczący się o nietykalność osobistą i o zachowanie prawa czy prywatności. Afera Snowdena nie dotyczy rzecz jasna wyłącznie ujawnienia tajnych dokumentów, na mocy których inwigilacja się dokonuje. Rzecz jest znacznie głębsza i sprowadza się do nierozstrzygalnego konfliktu dwóch wartości, na jakich wzniesione jest życie publiczne. Bezpieczeństwo i jawność. Z punktu widzenia rządu amerykańskiego, każdego rządu i zwolenników inwigilacji, rząd może wypełnić swoje zadania ochrony jedynie wtedy, gdy jego działania nie będą jawne. Obywatele zaś, jak dowodził sędzia William Polin III z mandatami w grudniu 2013 roku, oddalając oskarżenie przeciwko niekonstytucyjnej działalności NSA, nie będą mieli roszczeń do zachowania prywatności, gdy tylko wkroczą przez swoje komunikacje. Nie można zgłaszać pretensji, jeśli się telefonuje. Jak się telefonuje, to jest przestrzeń publiczna, a w związku z tym wszystko może być wyglądało. Obrońcy praw obywatelskich z kolei dowodzą, że sytuacja ta odwraca pożądany porządek rzeczy, którym, jak mówi o to Enlotin, jest rzeczą rządu być przejrzystym i rzeczą jednostek zachować prywatność. Działanie NSA dowodzi też odwrotnie. Prywatność, czyli prawo do pozostania poza kontrolą w sferze publicznej, określona w 1920 roku, 8 roku przez sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Louisa Brandeisa w artykule The Right to Privacy, najbardziej wpływowy w artykule prawniczym, jaki kiedykolwiek opublikowany, jak się mówi, więc prawo do określane jako the right to be let alone, czyli prawo do tego, żeby człowieka zostawiono w spokoju, została wykradziona z przestrzeni zajmowanej
dolarów, jak wzrósł budżet na bezpieczeństwo Amerykanów od 9-11, został efektywnie wydany. Ameryka musiała skutecznie odpierać rocznie 333 olbrzymie ataki terrorystyczne. Tymczasem żaden z przeprowadzonych skutecznie albo unieszkodliwionych ataków maraton w Bostonie, plan wysadzenia w powiecie Times Square, plan położenia bomby w metrze na obowiązku, żaden z tych ataków nie został unieszkodliwiony dzięki systemowi wprowadzonemu przez NSA, zwanemu potocznie Collective All. Prawdę mówiąc jest odwrotnie. Sędzia federalny, który w grudniu 2013 roku twierdził, że prawie na pewno program zbierania metadanych jest niekonstytucyjny, powołał się na fakt, że, cytuję, Departament Sprawiedliwości nie przedstawił ani jednej sprawy, w której analiza masowego zbioru metadanych powstrzymała rzeczywisty atak terrorystyczny. Argumenty tego rodzaju dostarczone masowo przez obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy nie wyjaśniają jednak, dlaczego w gruncie rzeczy do implementacji takiego systemu dochodzi. Można tłumaczyć oczywiście, że w tle masowej inwigilacji stoi twardo głowy paranoi, w tym przypadku niejaki Keith Patterson, najpotężniejszy szef wywiadu w całym historii roku, albo że do natury władzy należy jej ekspansja, ale wyjaśnienia te nie biorą pod uwagę kontekstu filozoficznego, który stoi u podstaw nawet najbardziej praktycznych decyzji. Gdy nie wiadomo, o co chodzi, prawie na pewno chodzi o metafizykę. A w tym wypadku metafizyka jest odrębnego podmiotu. Kategorie, które pojawiają się nieustannie w debacie wywołanej aferą Snowdena, tajność, prywatność, przejrzystość, nadzór, są kategoriami, za pomocą których nowożytny podmiot Kartezjusza i Hobbesa został powołany do istnienia. Oczywiście filozofia współczesna o Adorno i Horkheimera i Foucaulta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, podobnie jak zdają sobie z tego sprawę czytelnicy Orwella czy Huxleya oraz użytkownicy Facebooka czy przeszukiwarki Google'a, która raz otrzymawszy od swoich klientów dane, przechowuje i przetwarza na wszystkie możliwe sposoby. Stały nadzór jest bez wątpienia nieodłączną częścią współczesnej kultury konsumpcyjnej, która radykalnie zmienia nasz stosunek do prywatności. Trzeba jednak pamiętać, że jak powiedziałem autorzy książki The Watchmen and Pieces, słuchając wtedy, że libro interesu, wszelka historia nadzoru musi rozważyć to, jak koncepcja podmiotowości zmieniała się w czasie. Oczywiście to, co mówię teraz, nie jest okazją do takiego rozważania, wobec czego na koniec też czuję moją własną wykładnię afery z inwigilacji w NSA, łącząc ten wątek z pozostałym do tej pory już uwiniętym. Jak pamiętam, jedną z podstawowych opozycji do dziś nawiedzających nasze myślenie o kulturze jest przeciwstawienie kultury i cywilizacji. Przeciwstawienie to, które Manowi kazało głosić pochwałę wojny jako aktu duchowego, stoi także, takie mam przekonanie, u podstaw tajnych operacji NSA. Przesłanką tych operacji, podobnie jak przesłanką manowskiego ducha, jest zniesienie konfliktu między duchem i materią, między duszą i ciałem, czyli mówiąc nieco innym językiem, kiedy suwerennym podmiotem, który by w pełni zaistnieć, musi wycofać się, zasłaniając tajnością z codziennej egzystencji, która musi stać się jako przedmiot metafizycznej i politycznej inwigilacji, doskonale przejrzysta, by można było nad nim całkowicie zapanować. Tajność, powiatem Lewitku, tworzy jednokierunkowe zwierciadło. Rząd amerykański widzi to, co robi każdy na świecie, włączając to jego własnych obywateli, ale nikt nie widzi jego własnych działań. Jest to możliwe tylko dlatego, że podmiot inwigilujący musi zająć paradoksalne nie miejsce, które świetnie opisuje teoria suwerenności. Rząd, który bierze w absolutną opiekę swoich obywateli, pozbawia ich możliwości decydowania o sobie, podobnie jak ciało nie może o sobie decydować, tylko musi zostać ujęte w bezlitosny reżim, który poprzez dietetyczną histerię jest odwrotną stroną, zwłaszcza w kulturze amerykańskiej, totalnego nadzoru. Podmiot obserwujący, lecz nieobserwowany, jest wynalazkiem nowoczesnym. To powszechnie wiadomo, przynajmniej w Foucaultowskiej
książce 24/7 Jonathan Crary sugeruje, że jak głosi pod tytuł Late Capitalism and the End of Sleep, najlepszym, to może zabrzmi jak żarty, nie jest żarty, najlepszym sposobem na obronę przed bezsennym okiem podmiotu inwigilującego, który nie przypadkiem przybrał postać kapitalistycznego systemu globalnego, w którym zacierają się wszelkie różnice, jest sen. Moment prywatnego oporu, jak napotyka czuwający umysł suwerennego umysłu wcielonego w aparat inwigilacji. Jak wiadomo, jednym z najskuteczniejszych narzędzi tortur jest pozbawienie człowieka snu, czyli mówiąc najprościej, zanegowanie praw ciała i ducha do wyłączenia się z nieprzerwanie działającego systemu nadzoru. Sen jest ucieczką z transparentnej przestrzeni publicznej, okupowanej przez wszystko widzące oko i kamerę, zaś pozbawienie snu drastycznym wrzuceniem z powrotem w świat, którego nie ma wieści. Sen jest tylko jedną z możliwych taktyk odpodmiotowienia, czyli przerwania jednokierunkowej dialektyki podmiotu, który tak długo męczy rzeczywistość, aż ta pozwoli mu na pełną suwerenność. Nadzieja przyjść może także z innej strony, wewnętrznej niewidomości samego systemu podmiotu, który już teraz nie jest w stanie przeanalizować wszystkich metadanych zebranych przez NS. Jakkolwiek by nie było, wydaje się, literatury i polityki obecnie jest osłabianie wszelkich form suwerenności podmiotu. Zadanie, jakie sobie postawiłem w tym bardzo skromnym wystąpieniu, było zwrócenie Państwa uwagi na to, jakie konsekwencje mogą wynikać dla życia publicznego z wiary w istnienie fundamentalnej opozycji między kulturą i cywilizacją, która z kolei jest nie do pomyślenia bez przekonania, że zbawienie świata jest zadaniem dla suwerennego podmiotu. By spiąć to jakąś klamrą, powiem tak, że należy trzymać spóźnym herbertem, który powiedział kiedyś tak, Polska nie wydobędzie się na niepodległość bez cywilizacji. Fantazja i poezja to bzdura. Przeciwko młodemu herbertowi, który razem z Szekspirem poszukiwał tak wielkiej siły zawartej w dziełach artystów, tej siły, która wyzwolona podnosi świat z upadków, ulepsza moralność. Ja myślę, że zamiast troszczyć się o podnoszenie świata z upadku, trzeba zająć się jego cywilizacyjnym ulepszaniem. Dziękuję bardzo, Michale, za tę zachętę do drzemki. Ona jest zaiste wielce przewrotna, jak mi się wydaje, bo my się jednak nauczyliśmy, to jeden z takich archetypów naszej kultury, sięgający Sokratesa, że myślenie to raczej wybudzanie strzęki, zwłaszcza strzęki dogmatyczne. Perspektywą, która się otwiera, by wspomóc nas w przeciwstawianiu się nowemu absolutnemu suwerenowi, jest właśnie zapadnięcie w sen, to jak najgłębszy, jak najdłuższy, bo najmniej przeżywany. Ale widzisz, zapadnięcie w sen, czy zapadnięcie w drzemkę, w tym wypadku, że najbardziej humorystyczną postać, o której wspomniany przeze mnie Jonathan Crary pisze znacznie więcej, jako nazwał taktyką odpodmiotowienia, czyli ucieczką od suwerenności. Oczywiście tych technik, taktyk jest bardzo dużo, one są po stronie literatury, one są po stronie egzystencji, one są po stronie polityki.
do której ma się bardzo wyraźnie wpływu. I tak, my do
na ile można ufać temu kluczowi z perspektywy ponowoczesnych krytyk tych wszystkich opozycji i dualizmu. Czy nie jest tak, że przywracamy tutaj status kategorii, której ufam bezkrytycznie już nie ma? Ja bym się taka wymowa tego, co powiedziałem, mówię i nie więcej, jak tylko to, że to jest zgubna opozycja. Że zgubna opozycja, na której wykształciła się kultura nowoczesna. Że nowoczesność jest niemusulmanie związana z tą opozycją. Że na niej się wnosi, ją podtrzymuje, ją hołubi. I jeżeli chcemy być nowoczesni, i tutaj dochodzę do tego, jeżeli chcemy być nowoczesni, to właściwie nie możemy wyjąć się z tej opresji, tej opozycji, o czym doskonale przekonuje nas cała historia od końca XVIII wieku do XX wieku. Teraz pytanie jest takie, czy w związku z tym powinniśmy być ponowoczesni? I co by to miało znaczyć? Czy powinniśmy być ponowoczesni? Oczywiście ponowoczesni w tym rozumieniu jest czymś, co jest unieważnienie tej opozycji. Więc z tego punktu widzenia tak, chętnie bym się to zgodził. Powiedziałbym, że ta opozycja między kulturą a cywilizacją jest złudna, jest niebezpieczna, nie prowadziła do wytworzenia takiego sposobu myślenia, którego nie da się uznać w życiu rzeczy. Nie da się uznać, że trzeba uciekać. Więc mnie interesują sposoby osłabiania tej opozycji. Dlatego mówię na przykład o taktykach odpodmiotowienia, bo taktyka odpodmiotowienia oznacza niezgodę na takie konstruowanie podmiotu, który rzeczywiście jest to podporządkowo z absolutnie swoich głównych potencji. A jest to taki przykład. A wszystkie instytucje nauczyciele są właśnie taką zachowaną. Tak, i cały model kultury, w którym zostaliśmy wychowani, tak właśnie funkcjonuje. I to jest w pewnym momencie uświadomienie sobie, że to jest niesłychanie niebezpieczne. Ale mam jak się wszystko ze sobą połączy. Ale mamy bardzo silną, jednak przekonującą lekcję właśnie krytyki tego modelu. Ona na wiele już sposobów została dokonana i nie trzeba tutaj do niczego nie czytać w Kotę czy Derrida, bo wystarczy się znać do naszego ulubionego w swoim mniemaniu Ludwicza, który wydawałoby się, że myśli o kulturze wedle tego schematu, opozycji. Jak czytamy na rodzinę tragedii, do tego robiliśmy przez lata uczenia, przez wiek cały niemalże, to mamy tam do czynienia z tą fundamentalną opozycją dwóch porządków, polityckiego i dzielnickiego. Palicho w tym momencie dawało się wyczytać, że ta opozycja jest na dobrą sprawę pozorna, bo dionizyjskie, chaotyczne życie jest skazane nie tylko na koegzystencję z apolinickim pozorem i pięknem, ale skazane na koegzystencję. A w tym momencie schemat kultura cywilizacja sam ze siebie zostaje podkopany w upał. Tak, ale określenie konsystencji nie jest najlepsze, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Tak. Kiedy powiedziałem tak, że ten model myślenia, który przedstawiłem, nazywam nowoczesną suwerennością albo absolutnym
powiem to tak, jeszcze to powiem, to przepraszam bardzo, że język, za pomocą którego ta ewolucja została sformułowana, to jest takie wtórne tłumaczenie pod koniec wieku XIX-XX całej sytuacji nowożytnego podmiotu. To znaczy, że jest to jakby legitymizacja nowożytnego podmiotu z punktu widzenia XIX-XX wieku. Za pomocą języka, którego wcześniej jeszcze nie używano, ale który okazał się bardzo, bardzo pożyteczny do sformułowania takiej opozycji, tłumaczącej to. Więc mamy taką pozycję. Okej. Natomiast tak, ale w gruncie rzeczy
porozumieć się można tylko z kim można już było wcześniej się porozumieć, albowiem podzielaliśmy wspólne przekonanie. Z kimś, kto ma odmienne przekonanie, porozumieć się nie w sposób. I w tym sensie kultura jest oparta na konflikcie. Kultura jest konfliktem, ale nie jest konfliktem między kulturą, tak rozumianą, jak przedstawia, a cywilizacją, czy czymś pośredniejszym. Kultura jest konfliktem, jest serią konfliktów, jest konstelacją konfliktów, które nigdy nie ustaną, które są uśmierzone. Bardzo dobrze, dlatego że świadczą one o czym? O pośredniości naszej egzystencji. Nie mamy nic wielkiego. Jesteśmy zwierzętami, które chcą bronić swoich interesów. To, że my tu jesteśmy, będąc tutaj wszyscy razem, myśląc, rozmawiać, bronimy naszego interesu jako tej grupy, która nie różni się od innej grupy, która tutaj nie przyszła i gdyby nie przyszła. To jest tak oczywiste dla mnie, co nie oznacza, oczywiście, że wszyscy walczą ze wszystkimi. Tak nie jest. Właśnie dlatego tak nie jest, że nie wszyscy walczą ze wszystkimi, że my znajdujemy wspólny język. Ale nie znaczy, że my możemy z wszystkimi znaleźć wspólny język, bo to jest niemożliwe. Dzięki temu istniejemy. Na przykład. Do diabła z porozumienia. Mam jedną uwagę, kiedy
elementarnych takich posunięć, to myślenie o kulturze nie poprzez opozycję kultury i cywilizacji, tylko myślenie o kulturze jako sporze kompletnie nieprzystające do siebie zbioru wartości. To jest taki sposób myślenia, który ktoś mógłby powiedzieć, relatywizuje jeden wyłączny zbiór wartości, który powinien zostać przez wszystkich uznany za w oczywisty sposób istniejący i zobowiązujący nas istnieje. Nic odpowiada nie. O tym, co decyduje o prawdziwości cokolwiek, jest co? Wartość i dodaje dla życia. Prawda? Wartość dla życia jest czymś tutaj absolutnie niezbędnym. To jest sposób na jakby egzystencjalizowanie filozofii Nietzschego i odłączenie go od myślenia w kategoriach opozycji. Dlatego, że tutaj nie ma żadnej opozycji. Tak? Wartość tak, ale nie wartość istniejąca niezależnie od naszego wykładania w życiu. Wartość dla. I to jest niesłychanie istotne. A to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Proszę mi przypomnieć. A kapłan Paweł, tak. No to jest taka, to jest też ta, ja bym powiedział tak, że Kołakowski pisząc ten esej, nawiasem mówiąc, kontekstem dla tego esej jest dziedzictwo teologiczne, prawda? Kołakowski jest, myśli podobnie jak Szwed o dziedzictwie teologicznym współczesnej polityki. Jak sądzę, ta opozycja jest zbyt mało, zwłaszcza w jego esej, zdialektyzowana. Znaczy ona nie jest po prostu zdialektyzowana. W ten sposób mówimy tak, no to kim chciałbym, kogo kochasz bardziej, tatusia czy mamusia, to jest taka sytuacja. Kim chciałbyś być bardziej, kapłanem czy władzą, prawda? To nie jest dobrze postawiona wyjściowa sytuacja, bo trzeba wtedy tak, żeby no to jest w kłopocie wtedy, no bo nie wie co, jak to powie, że tatusia, no to mamusia dostanie prawdę. I odwrotnie. No to jest sytuacja taka wpychania w nierozstrzygalną decyzję właśnie. Jak się nie wybierze, to źle. W związku z czym nie należało. Da się opisać, nie używając tego, tak? Chodzi o to, czy tutaj główną kategorią pozostanie konflikt na końcu, czy który będzie... Ale konflikt nie jest tutaj konfliktem pomiędzy dwoma elementami, o to chodzi. Jak mówię, konflikt cywilizacji z kulturą, no to wtedy mówię, musimy się opowiedzieć za albo za cywilizacją, albo za kulturą. W obrębie tego konfliktu ja jestem za kulturą, tak? W obrębie tego, tak jak to Wasz Pan mówi. I na pokazujesz konsekwencje, że kultura jako
Bardzo dziękuję.